Od objęcia mandatu poselskiego w 2009 roku Marek Migalski pracuje m.in. w Komisji Kultury i Edukacji. Jako wykładowca akademicki rozumie, jak ważna jest dobra legislacja, która zapewni rozwój uczelniom wyższym, równocześnie szanując ich autonomię. Moja praca w Komisji Kultury obejmowała cały szereg różnych problemów związanych z wolnością mediów, edukacją zwłaszcza jeśli chodzi o kontekst wschodni, partnerstwa wschodniego, ale to, czemu poświęcałem najwięcej uwagi, to zapewnienie przez prawo unijne konkurencyjności szkolnictwa wyższego w całej Europie. Do najważniejszych aktów legislacyjnych Komisji Kultury i Edukacji Marek Migalski zalicza programy Erasmus+ oraz Kreatywna Europa. Oba obowiązywać będą w latach 2014-2020. Program Erasmus+ połączył w jeden kilka dotychczasowych programów, takich jak Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Młodzież w Działaniu oraz Erasmus Mundus i Tempus. Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Program Erasmus+ jest dedykowany młodym ludziom. W tej edycji finansowej, w tych ramach lat 2014-2020 to będzie prawie 15 miliardów euro. To wzrost o prawie 40%. Walczyliśmy o to, żeby młodzi ludzie mogli korzystać z programów edukacyjnych, żeby mogli jeździć na staże, poznawać nowe kultury, nowe programy edukacyjne. Ten program obejmie ponad 4 miliony młodych ludzi. Marek Migalski podkreśla, że nowy program będzie bardziej sprawiedliwy w stosunku do swoich poprzedników. Udało mi się zapewnić bardziej sprawiedliwe traktowanie studentów z tak zwanej nowej Unii, czyli również z Polski, w stosunku do tego, jak traktowani byli studenci z tak zwanej starej Unii. Przewidziany budżet programu Erasmus+ na rok 2014 wyniesie 1,8 miliarda euro, w tym 102 miliony euro będzie przeznaczonych na działania w Polsce. Na co dzień w Komisji Kultury i Edukacji Marek Migalski pełni funkcję koordynatora i współpracuje z poseł Emmą McClarkin. Oboje reprezentują grupę europejskich konserwatystów i reformatorów. Marek Migalski has been one of the most proactive members of the ECR group here in the Parliament. In fact, one of the most active MEPs that we have in the Parliament altogether. His work on the Culture Committee as a coordinator has been extraordinary. And I have to say that he is a fantastic representative for Poland, making sure that the cultural heritage is protected, that people are learning the importance of the truth in historical memory, and a champion for the free media as well. So I do hope that he returns to help us in the ECR fight for a better European Union. Wskazując na inicjatywy korzystne dla Polski, Marek Migalski wymienia dodatkowo program Kreatywna Europa. Przyjęcie programu Kreatywna Europa oznacza więcej pieniędzy dla filmu, teatru, literatury, muzyki. Ten program składa się z dwóch komponentów: media oraz kultura. Już od tego roku można aplikować na oba te programy. Z budżetem wynoszącym 1,46 miliarda euro w okresie najbliższych 7 lat o 9% wyższym niż obecnie, program pobudzi rozwój sektora kultury i sektora kreatywnego. Umożliwi on dofinansowanie przynajmniej 250 tysięcy artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą, 2 tysięcy kin, 800 filmów i 4,5 tysiąca tłumaczeń książek. Nowy instrument gwarancji finansowych w ramach programu pozwoli małym podmiotom z sektora kultury i sektora kreatywnego uzyskać kredyty bankowe do kwoty 750 milionów euro. Legislację powstającą w tej Izbie bardzo często oceniam krytycznie, ale w czasie tej kadencji mojej frakcji politycznej udało się przegłosować kilka naprawdę dobrych rzeczy. Za programami Erasmus+ i Kreatywna Europa czają się, kryją się duże pieniądze. Warto z nich skorzystać. Skorzystajcie.